Witamy i zapraszamy. To jest kolejny odcinek programu Dumni z Historii, a naszym dzisiejszym gościem jest pani Irena Woźniak z Muzeum Miasta Mysłowice. Witam. Dzień dobry. Witam państwa. Drodzy państwo, dzisiaj temat numer jeden naszego spotkania to oczywiście kopalnia Mysłowice. Kopalnia, która ma ogromną historię, ale właśnie o tym z panią Ireną porozmawiam. Na dobry początek pierwsze pytanie. Początki przemysłu górniczego w Mysłowicach, kiedy się rozpoczęło to wszystko tak naprawdę? Jak to wyglądało? Przemysł górniczy w Mysłowicach to już jest druga połowa XVIII wieku. Wtedy to miejscowi kowale i ślusarze dla własnych potrzeb wydobywali węgiel na tak zwanych wychodniach pokładów. Były to miejsce, gdzie węgiel podchodził na powierzchnię ziemi. I to wtedy właśnie dla swoich potrzeb zaczęli oni wydobywać węgiel. Ale osobą, która zapoczątkowała rozwój przemysłu górniczego w Mysłowicach, był ówczesny właściciel miasta, polski generał, uzdolniony inżynier Felicjan Mieroszewski. I to on założył w 1788 roku kopalnię o nazwie Bergtal. Była to kopalnia czynna czasowo, od jesieni do wiosny i raptem pracowało tam czterech pracowników. Dwóch rębaczy, dwóch ciągarzy. I takie to właśnie były początki pierwszej kopalni w Mysłowicach. Jesteśmy przy kopalni Mysłowice, ale no nie ukrywajmy, że kopalni w Mysłowicach w tamtym czasie, w owym czasie było więcej. Tak. Zaczynają powstawać kolejne kopalnie. I tak powstaje kopalnia Karol na terenie Brzezinki w Dobrach Laryszów. Powstaje kopalnia Teodor w Brzęczkowicach. Kopalnia Luiza na terenie Słupnej. Położenie tych kopalń było bardzo korzystne, ponieważ one były usytuowane na wysokim brzegu Przemszy, co było dogodne z dwóch powodów. Po pierwsze ułatwiało odwodnienie tych kopalń, a po drugie możliwy był transport węgla drogą wodną. I tak też się też działo, że płaskodennymi łodziami, galarami węgiel z Mysłowic docierał aż do Krakowa. Tak zwane węgle laryszowskie były już wtedy znane w kuźniach krakowskich w czasie powstania kościuszkowskiego. Pisał o nich w swoim poemacie Bitwa Racławicka poeta Teofil Lenartowicz. A czy możemy powiedzieć, kiedy tak naprawdę sama kopalnia Mysłowice przeżywała ten taki najlepszy dla siebie czas? Bo wiemy, że to była jedna z najbardziej nowoczesnych kopalni na Górnym Śląsku. Tak. Początki kopalni Mysłowice sięgają 1837 roku. Kiedy to oprócz właścicieli ziemskich kopalnie zaczynają być zakładane przez kupców. I tu szczególnie uzdolnieni byli dwaj kupcy. Lebel Danzig i Franciszek Winkler. I to właśnie od nazwiska tego pierwszego kupca zostanie nazwana kopalnia, która da początek kopalni Mysłowice. Kupcy ci następnie zakupują kolejne pola węglowe i tak z połączenia kopalni Danzig i pola węglowego Neue Danzig na mocy dokumentu konsolidacyjnego z grudnia 1835 roku powstanie kopalnia o nazwie Skonsolidowana Kopalnia Mysłowice. I tak powstała kopalnia Mysłowice stanie się jedną z najlepszych kopalń na Górnym Śląsku. Wzrost zapotrzebowania na węgiel spowoduje wzrost jego wydobycia, a także bardzo szybki rozwój kopalni. To tutaj po raz pierwszy na Śląsku w roku 1880 zostanie zastosowane urządzenie wyciągowe systemu KEPE. To tutaj będzie od 1901 roku po raz pierwszy na świecie stosowana metoda tak zwanej podsadzki hydraulicznej, czyli płynnej, gdzie mieszany piasek z wodą będzie wypełniał miejsca poeksploatacyjne. Ta metoda pozwoliła na wybieranie węgla w miejscach zabudowanych bez szkód górniczych. Ta metoda również zwiększała bezpieczeństwo pracy górników. Bardzo dużą uwagę zresztą dyrekcja ówczesna przywiązywała do bezpieczeństwa górników. W 1909 roku powstaje pierwsza drużyna ratownicza, która już wtedy dysponowała aparatami tlenowymi. Dużą uwagę też przywiązywano do jakości węgla. Już pod koniec XIX wieku zostaje wybudowana sortownia i płuczka i dzięki temu węgiel osiągał bardzo wysoką cenę w porównaniu z innymi kopalniami. Za tonę węgla płacono od 9 do 11 marek, gdy średnia cena wynosiła od 7 do 8 marek. To zapotrzebowanie na węgiel spowodowało, że opłacalne było budowanie głębokich szybów. I tak powstają kolejne szyby, których późniejsza nazwa polska to szyb Jagiełło, szyb Sas, szyb Łokietek.
Mówi Pani o tym rozwoju kopalni, o tej nowoczesności. To zatem też oczywiście idzie zatrudnienie, że tutaj coraz więcej osób pracowało, górników. Tak, wzrastała liczba pracowników systematycznie. W latach 70. XIX wieku było ich zaledwie 70, ale już od 1909 roku liczba ta średnio wynosiła, nie licząc oczywiście czasów I wojny światowej, ponad 2,5 tysiąca. 90% załogi to byli dorośli mężczyźni. Dyrekcja kopalni też dbała o warunki materialne i socjalne pracowników. Chciała w ten sposób zatrzymać pracowników doświadczonych, żeby nie odchodzili do innych kopalń. I tak powstają na terenie miasta osiedla robotnicze, tak zwane familoki, powstają na Piasku, powstają też przy dzisiejszej ulicy Górniczej, Robotniczej, jak również przy ulicy Wojska Polskiego. Były to budynki ceglane, składające się z dwóch, trzech kondygnacji. Składały się one zazwyczaj z dwóch pomieszczeń, kuchni i pokoju, ale to pozwalało żyć godnie tym rodzinom i dawało poczucie bezpieczeństwa. Teraz jeszcze bardzo ważny aspekt, o którym musimy powiedzieć, to jest ten wydźwięk historyczny kopalni Mysłowice, no bo tak naprawdę pierwsze powstanie śląskie to właśnie działo się na terenie kopalni Mysłowice. Tak. W tamtych czasach ludność Mysłowic w większości była to ludność polska. Tak było również i z pracownikami kopalni. Większość deklarowała się jako Polacy. Ich postawa patriotyczna szczególnie miała miejsce w trakcie trzech powstań śląskich i plebiscytu, gdzie aktywnie uczestniczyli w tych wydarzeniach. I to właśnie tutaj, na terenie kopalni Mysłowice w sierpniu 1919 roku doszło do krwawych wydarzeń, które były jedną z głównych przyczyn wybuchu pierwszego powstania śląskiego. Ten wysiłek powstańczy, w którym brali udział mysłowiccy górnicy, nie poszedł na marne, bo to właśnie znaczna część uprzemysłowiona Górnego Śląska zostaje przyłączona do odrodzonej Polski, w tym i Mysłowice. Czy wiemy coś, jak wyglądały losy kopalni w czasie II wojny światowej i zaraz po zakończeniu II wojny światowej? Wraz z wybuchem II wojny światowej Niemcy od razu wkroczyli na Górny Śląsk i kopalnia Mysłowice od razu została przejęta przez Niemców. Zostaje ona włączona do koncernu Hermanna Göringa. Był to koncern, który w okupowanych krajach zgarniał najlepsze zakłady przemysłowe. I właśnie kopalnia Mysłowice do takich rodzynków się zaliczała. Koniec II wojny to też był okres bardzo dla kopalni niepewny, ponieważ tajna instrukcja niemiecka przewidywała, że wszystkie urządzenia mają być stąd wywiezione. I to wielkie zaangażowanie górników, którzy zaczęli ratować kopalnię, nie wychodzili z niej, i w ten sposób uratowali przed zniszczeniem. Wspominała Pani o górnikach, to teraz chciałem zapytać właśnie o te tradycje górnicze, chociażby o sam strój górnika, bo on też jest na swój sposób wyjątkowy. Tak. Wraz z rozwojem przemysłu górniczego rozwijała się też wyjątkowa tu na Górnym Śląsku kultura i tradycja górnicza. I strój górniczy właściwie w każdym elemencie nawiązuje do symboliki i tradycji związanej z przemysłem górniczym. Zarówno mundur, jak i czapka czako. I tak pióra umieszczone przy czapce nawiązywały do dawnej miotełki, też zrobionej z piór, która służyła do wymiatania otworów szczelniczych. Symboliczna jest również liczba guzików przy mundurze, bo jest ich 29 i one znowu nawiązują do patronki górników świętej Barbary, która zginęła właśnie w wieku 29 lat śmiercią męczeńską. Nawiązuje też do tego peleryna z tyłu, która ma symbolizować dawną kapę, która ochraniała przed wodą. Także cały mundur górniczy właściwie to jest zapisana tradycja i historia górnictwa. Godłem górników są dwa najstarsze narzędzia górnicze. Jest to pyrlik i żelazko. Również i barwy nawiązują do tradycji górniczej. Barwa czarna ma symbolizować pracę pod ziemią, a barwa zielona nawiązuje do tego, za czym tęsknili górnicy, czyli za przyrodą, za powierzchnią. Tradycje górnicze to też przede wszystkim sposób życia.
to rodzina, która całkowicie podporządkowana była rytmowi pracy kopalni i górnika. Niesamowicie szanowano pracę górnika, ponieważ była ona niebezpieczna, ale też zapewniała byt rodzinie. Podział obowiązków był tradycyjny. Mężczyźni zabezpieczali byt rodziny, kobiety zajmowały się domem i wychowaniem dzieci. Wychowanie dzieci polegało na tym, aby w przyszłości sobie dawały radę w tych trudnych czasach. Bardzo zwracano uwagę na pracowitość, uczciwość, prawdomówność i religijność. Bardzo ważna była też wiara. To tutaj czerpano siłę, ale też tak wzorce zachowań, normy moralne i obyczajowe. No nie da się ukryć, że tak naprawdę rodziny górnicze wychowywały swoje dzieci i potem no, tych górników było z pokolenia na pokolenie coraz więcej jakby, tak? Też na tym polegała ta tradycja rodzinna. Dobrze, to teraz jeszcze chciałem tylko nawiązać do tej takiej troszeczkę współczesności, to znaczy lata 80., 90. Po II wojnie światowej kopalnia Mysłowice bardzo dużo inwestowała. Bardzo szybko następował jej rozwój technologiczny. Były wielkie plany dotyczące automatyzacji. Wprowadzano innowacyjne metody wydobywcze. Podobnie jak w XIX wieku, tak i w XX wieku była ona w czołówce kopalni Górnego Śląska. Ale niestety trwało to tylko do 2007 roku, kiedy zapadła decyzja o połączeniu kopalni z kopalnią Wesoła. Z początkiem XX wieku przy kopalni została wybudowana elektrownia. To umożliwiło zainstalowanie urządzeń zasilanych prądem. I tak w Mysłowicach w kopalni była wykorzystana kolej elektryczna podziemna jako jedna z pierwszych na Górnym Śląsku. Bardzo dziękujemy za przekazanie tych wszystkich informacji dotyczących kopalni Mysłowice, tej naprawdę wyjątkowo ciekawej historii tego miejsca, gdzie teraz się tak naprawdę znajdujemy. Drodzy Państwo, to był kolejny odcinek programu Dumni z Historii, a moim gościem była pani Irena Woźniak z Muzeum Miasta Mysłowice.